Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszej Euromigawce po wakacjach. To, że to jest rzeczywiście krótko po wakacjach, to Państwo widzicie w moim stroju, bo chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o tym, jak europosłowie zarabiają na wakacjach, ponieważ europosłowie zarabiają nie tylko w czasie całego roku, ale również na wakacjach. W jaki sposób? Ucząc się języków. Otóż Unia Europejska tak dba o nasze zdolności językowe, że przeznacza 5000 euro na każdego MEP-a, na każdego europosła rocznie, na podszkolenie jego zdolności językowych. Jak się wybiera te pieniądze? No albo na takie indywidualne lekcje w czasie całego roku, albo, co jest najbardziej atrakcyjną formą, w czasie wakacji, kiedy jedzie się do kraju, którego języka chce się uczyć, czyli jeśli chcemy się uczyć portugalskiego, to jedziemy do Portugalii, jeśli hiszpańskiego, to do Hiszpanii. I za każdy dzień takiej nauki, tam na miejscu, europoseł otrzymuje połowę swojej diety, czyli troszeczkę ponad 150 euro. W ten sposób można zarabiać, jednocześnie ucząc się. Trochę to jest dziwne, dlatego że no, tak jakbyśmy mieli mało pieniędzy i tak jakbyśmy nie mogli się uczyć za swoje, albo, co jest jeszcze ważniejsze, tak jakbyśmy już nie musieli znać języków obcych, bo przecież przychodząc tutaj powinniśmy znać języki obce, bo bez ich znajomości trochę ciężko się tutaj poruszać. Można jeszcze dodatkowo zarobić, dojeżdżając na te kursy językowe, dlatego że za każdy kilometr dojazdu na przykład do Portugalii, europoseł dostaje 50 centów na koszty podróży, więc podróżując tam i z powrotem, proszę sobie obliczyć, ile taki europoseł zarobi. Jeśli przyjmiemy, że 5000 euro to jest to, co europoseł rocznie dostaje na podszkolenie swoich zdolności językowych, to oznacza, że mnożąc to przez tych 764 europosłów, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, no to jest prawie 4 miliony euro rocznie na ten cel, nie licząc tych wszystkich tłumaczy, których tutaj zatrudniamy i na których wydajemy ogromne pieniądze. Widać wobec tego, że Unia Europejska ma bardzo dużo pieniędzy, waszych pieniędzy, a europosłowie muszą się kształcić w kwestiach językowych przez cały czas, ze szczególnym uwzględnieniem wakacji. Wszystkiego dobrego z Brukseli.